Stare schody prowadzące na plażę miejską nad jeziorem Saimino zostały rozebrane, a w ich miejsce wylano nowe. W ramach inwestycji zostaną wykonane także poręcze oraz ławki, jak również zjazdy dla wózków czy rowerów. Schody nad jeziorem Saimino nie są jedyną inwestycją, jaka ma miejsce na drodze prowadzącej do Ostródzkiej plaży. Remontu doczekał się również chodnik w Alei Dębowej, który zostanie podzielony na dwie części. Połowa zostanie przeznaczona dla pieszych, a na drugiej powstanie ścieżka rowerowa. W ramach prac zostanie także ustawione oświetlenie.